Cześć! Witajcie na kanale Megadyskont.pl. Ze mną jest dzisiaj Amelka. I wspólnie zagramy sobie w grę Zgadnij kto to. Tyle, że z małą zmianą, bo będą to zawody. Rozłożyłyśmy już planszę do gry. Mamy tutaj mnóstwo takich znaków zapytania, prawda? Tak. I będziemy musiały odgadnąć, kto jaki sobie wybrał zawód. Do tego mamy jeszcze dwie plansze, które Wam za chwilkę pokażemy. Mam tutaj dla Was przykładowe plansze, na których mamy podane zawody, które możemy sobie wybrać. Pamiętajcie o tym, aby zawsze grać na tej samej stronie, co Wasz przeciwnik, bo mamy do wyboru aż dwie dwustronne karty. Nasze karty prezentują się już po drugiej stronie. To wkładamy planszę. Uwaga, uwaga, uwaga. Do środeczka i na sam dół. Super! No to teraz odkrywamy wszystkie nasze zakryte pola. Na początek musimy sobie je zostawić właśnie otwarte, żeby móc wiedzieć, kto jest, właściwie jaka postać o konkretnym zawodzie u danego przeciwnika. Zobaczcie, jak wiele mamy zawodów do wyboru. I teraz przykładowo, ja właśnie na przykład wybiorę sobie mojego bohatera, mój konkretny zawód. Zobaczcie, o, chyba zostawię właśnie ten zawód. Ja sobie wybrałam ten zawód. No nie, możemy jeszcze zaznaczyć swoją liczbę punktów. To zaczynamy. Wybrałyśmy już nasze zawody i pora na pierwsze pytanie. To ja zadam pierwsze pytanie do Amelki. Przygotowana? Tak. To uwaga. Czy twój bohater, właściwie też, tak, czy twój bohater nosi czapkę? Nie. Nie nosi czapki. To ja teraz zamykam wszystkich z czapkami. Oj, trochę ich tutaj będzie, skoro bohater jest bez czapki. Oho, oho, o, strażaka na przykład już zamykam, narciarkę, malarkę, rolnika, podróżnika. Naprawdę ich jest sporo. Dobra, i policjanta. To teraz ja zadam pytanie Agacie. Czy ma brązowe włosy? Czy ma brązowe włosy? Nie, nie ma brązowych włosów. To zamykam. No to teraz pora na moje pytanie. To ja zapytam, czy twój bohater ma okulary? Nie. Nie ma okularów? To ja muszę pozamykać teraz wszystkich z okularami. O, tu jest weterynarz na przykład, miał okulary. Dentystka też ma okulary. I chyba na razie wystarczy. To teraz ja zapytam się Agaty, czy jej postać nosi mundur? Nie, nie nosi munduru. To teraz zamykam wszystkich z mundurem. Twoja postać to mężczyzna? Nie. Nie. Czyli zamykam wszystkich panów. Rajdowca zamkniemy, budowlańca, lotnika, astronautę. Oj, tenisistka zostaje. To teraz ja zadam Agacie pytanie, czy jej postać nosi czapkę. Tak, akurat czapkę ma. To zamykam. Weterynarza, dziennikarkę, cheerleaderkę, łuczniczkę, tenisistkę i nikogo.
Twoja postać ma brązowe włosy. Tak. Ma brązowe włosy. To zamykam tutaj rudych, blond, znowu tu rude włosy, tu blond, tu rude. O, zostały mi tylko trzy możliwości. To teraz ja się zapytam Agaty, czy Twoja postać nosi plecak? Nie. Bez plecaka. To teraz moje pytanie. Czy Twoja postać to piosenkarka? Nie. To zamykamy. To teraz ja się Ciebie zapytam, czy Twoja postać ma przy ubiorze kolor żółty? Ale przy ubiorze, co to znaczy? Czyli w bluzce i spodniach. Ale jedno i drugie w kolorze żółtym? Mhm. Nie. Pierwszy strzał się nie udał, ale może uda się on drugi. Czy Twoja postać to tancerka? Tak. Ha, udało się, słuchajcie, więc Amelka wybrała sobie tancerkę. No to popatrzcie, to jest moja strona planszy i już widać, że została tu tylko tancerka, czyli akurat taki zawód wybrała sobie Amelka. W tym odcinku, słuchajcie, zmierzyłyśmy się z Amelką w grze Zgadnij kto to, ale tym razem na co? Na zawody. Na zawody, więc nie było wcale tak prosto, było troszkę inaczej. Mamy nadzieję, że Wam się spodobało. Amelka, czy to prawda, że Ty byś chciała być tancerką nie tylko tutaj na planszy, ale również w rzeczywistości? Tak. No to widzicie, znacie już przyszły zawód Amelki. Wy napiszcie w komentarzach, kim Wy chcielibyście być w przyszłości. Pamiętajcie też o kciukach w górę. Kciukach w górę. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!